W ostatnim czasie mnóstwo się mówi o elektrycznych samochodach. Panowie mają trochę inny pomysł na branżę i na napęd elektryczny. Proszę coś o tym powiedzieć. Fakt, prąd zmienia nasze środowisko, a ekologia, świadomość człowieka i jego egzystencji na świecie też na to wszystko wpływa. Coraz więcej jest akwenów na świecie, zwłaszcza tych akwenów wodnych, śródlądowych, które są niedostępne dla silników tak zwanych tradycyjnych, spalinowych. I tak naprawdę to jest ten kierunek, który nas bardzo mocno nakręcił do tworzenia jednostek pływających elektrycznych. A oprócz tego tak naprawdę dostęp do stacji benzynowych, który jest bardzo skąpy. W naszej części kraju, znaczy w naszym jak gdyby regionie praktycznie nieistniejący. I to jest wszystko to, co spowodowało, a najważniejsza rzecz, cisza. O jakiej wielkości jednostkach mówimy? Jesteśmy na bazie w tej chwili produkcji nawet jednostek 12-16 metrowej długości. 12-16 metrów długości. Czyli to będą również rozwiązania dla przemysłu, czy rozwiązania bardziej rekreacyjne? Woda jest w transporcie wodnym bardzo, jak to nazwać, żeby było to poprawnie i zrozumiałe zarazem, stawia ogromny opór dla jednostki pływającej. W związku z tym wytwarzana energia potrzebna do ruszenia jednostki jest bardzo konsumożerna, jeśli chodzi o paliwo. I tak naprawdę, jeżeli nam by się udało wprowadzić silniki, które mają zupełnie elektryczne inną charakterystykę niż silniki spalinowe, jak najbardziej te koszty byłyby znacznie niższe, co spowoduje tak naprawdę w transporcie znaczny wzrost zainteresowania i wpuszczenie jak gdyby jednostek do transportu rzecznego elektrycznych. Bardziej w kierunku turystyki to się rozwija, bardziej w tym kierunku. Proszę powiedzieć, jak wygląda zainteresowanie Państwa produktami? Czy są klienci, są chętni? Jak to wygląda na najbliższy czas? Ironia, nie tylko sama ekologia, którą żeśmy już dzisiaj przetoczyli tak naprawdę, to też i pandemia, która miała miejsce, spowodowała to, że ludzie szukają turystyki bardziej indywidualnej, już nie tej masowej, nie tej grupowej. I to się przekłada bezpośrednio na sprzedaż też takich produktów jak nasze. To jakie są plany na przyszłość? Czy są jakieś pomysły, co zrobić dalej? Jeżeli już jest nagroda za innowację, no to chyba trzeba innowacje wprowadzać. I jak najbardziej, tak, dla nas jest to ogromne zaskoczenie. Tak, nie spodziewaliśmy się, że ktoś nas dostrzeże tak szybko i wyróżni nasze starania. A kolejne jakie działania chcemy zrobić, to wprowadzić coraz więcej gamy produktów, gamy modeli w naszej ofercie, po to, żeby zwiększyć jeszcze dostęp do klienta. To kiedy można się spodziewać nowych produktów? Już na przyszły sezon.